zakładnikach, jak mnie nie było, żebym wiedział. Jakbyście, a jej tam to połówkę. Michał, to zacznijmy od krótkiego podsumowania tego, co było w zeszłym sezonie. Tak naprawdę zdobyliście wszystko, co było do zdobycia, dublecik. No chyba nie możesz być niezadowolony. Ja mogę być niezadowolony z tego, że nie zdobyliśmy superpucharu, bo jeszcze akurat tego mi brakuje, ale rzeczywiście cieszymy się z tego bardzo, że zdobyliśmy dublet na stulecie klubu, bo presja na nas w zeszłym sezonie była od kiedy ja jestem największa, tak? Bo w końcu klub tylko raz obchodzi taką rocznicę i wszystko zależało od nas, czy będziemy się naprawdę z niej cieszyć, czy nie. Super puchar, o którym wspomniałeś, to jaka jest twoja prywatna opinia? Powinien być przyznany Legii z urzędu, skoro zdobyła i mistrzostwo i puchar, czy jednak wypadałoby z kimś zagrać? A co to za sens jest z grania super pucharu, jeśli my zdobyliśmy dublet? No ja nie widzę akurat sensu grania, bo tak samo moglibyśmy grać z Piastem Gliwice, który jest wicemistrzem Polski, a Lech jest wice, jeśli chodzi o puchar, więc tak naprawdę dla mnie to nie ma różnicy. Według mnie nie powinniśmy rozgrywać tego. Może jakaś faza grupa, mała grupa, tak? Trzy zespoły, Piast i Lech. Nie, powiem wam, że takie rozgrywanie tego super pucharu to jest też takie, według mnie, męczenie, bo z Lechem zagraliśmy w zeszłym sezonie, nie wiem, 5 meczy, więc tak naprawdę te mecze Legii z Lechem, to w przeciągu ostatnich lat, to nie wiem, mieliśmy 15-20, to już tak naprawdę to nie robi się tego, według mnie, według tych meczy otoczki jakieś tam, tylko to jest tak, jakbyśmy grali normalnie jakiś tam mecz, wszyscy zawsze mówią, że to jakieś tam derby polskie, ale według mnie te derby coraz niżej schodzą, jeśli chodzi o klasyfikację, bo tych meczów jest po prostu za dużo. Ale jeśli chodzi o ciebie, 50 meczów wygrałeś, 9 bramek, 12 asyst, podepły się 3904 minuty na boisku. To są statystyki, które cię zadowalają. Było dobrze, czy teraz sobie jeszcze wyżej zawiesisz poprzeczkę? Czy z roku na rok zawieszam sobie poprzeczkę coraz wyżej, jeśli chodzi o ilość spotkań. To chyba była większa niż rok temu, albo i podobna. Statystyki można powiedzieć, że można powiedzieć identyczne, więc taki wynik można powiedzieć, że dobry, jednak ze względu jakie ja patrzę na siebie, że trochę tych okazji było, które zmarnowałem, to myślę, że ten wynik powinien być jeszcze trochę lepszy. A jakbyś tych okazji nie marnował, to już dawno byś nie grał w Legii. No, nie grałbym w Legii, ale byśmy mieli już wtedy szybciej zapewnione niektóre rzeczy. Zdjęcie ze mną? Proszę.